Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie z krainy Gadareńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Ten obraz serca, o którym mówi dziś psalmista, serce skruszone, to serce, które pozwoliło oczarować się miłości Chrystusa. To serce, które jest hojne dla Niego, które szuka Jego chwały, a nie własnej. Ono już jest skruszone, ono żyje, ono bije miłością. Już nie ma tam skupienia na sobie. Jakże piękny to obraz serca, które żyje. Ostatnio słyszymy właśnie często te wezwania o sercu, o sercu. To jest cała tajemnica przemiany człowieka, jego serca. Dzisiaj słyszymy, jak Pan mówi do nas przez proroka Izajasza: krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Nie jest łatwa misja proroka. Ma mówić do swoich w imieniu Boga, wytykając im ich grzechy, słabości. W dzień postu uciskacie waszych robotników, pościcie wśród waśni i sporów, wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie poście tak. Jak pościcie, taki post nie znajdzie uznania przed moim obliczem. A jaki post znajdzie uznanie przed Bogiem? Taki, który zrywa kajdany zła i niewoli. I tu jest problem, ponieważ nieprzyjaciel czyni wszystko, żebyś nie widział swego grzechu i nie podjął odpowiedniej pokuty. Papież Pius XII powiedział wielkie słowa, które wyrażają prawdę o Europie, że największym grzechem Europy jest utrata poczucia grzechu. Największy grzech, utrata poczucia grzechu. A dlaczego nie widzą grzechu? Bo oddalili się od światła, od Boga. Duch Święty jest tym, który przekonuje świat o grzechu, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy odchodzimy od Trójcy Przenajświętszej, wtedy nie widzimy naszego grzechu. Ale w zamian ten nieprzyjaciel, który już jest naszym przyjacielem, wyraźnie pokazuje grzechy innych i uczy je piętnować, najpierw w naszych myślach, a później już w słowach. Dając w zamian takie przekonanie, że w ten sposób, krytykując innych, czynię świat lepszym, bo piętnuje zło drugiego. Trzymając się ślepo tego głosu, głosu nieprzyjaciela,
człowiek stopniowo dochodzi do coraz większych ciemności i w swych ciemnościach zaczyna potępiać drugiego nie tyle za zło, co za dobro. I to jest ten czas, w który wchodzimy. Że coraz bardziej będziemy potępiani za dobro, karceni, skazywani i więzieni. Obrazem tego jest Marta, obrazem tego jest Mary Wagner. Za to, że umiłowała życie tutaj w Polsce, w Oświęcimiu, kiedy Jan Paweł II głosił homilię, zrozumiała, że ten Holokaust dokonuje się cały czas. Nie w krematoriach, ale w łonach matek. I dlatego postanowiła całe swoje życie oddać tej miłości do życia. Idzie i daje białe róże. I za to jest wyprowadzana i więziona. To jest ten świat demokracji, totalnej ciemności, odejścia od prawdy i od dobra. I będzie coraz więcej ciemności. Dlatego, bracia i siostry, przybywa i będzie przybywać męczenników Kościoła. Dlatego tak ważne jest przybliżyć się do Jezusa, żeby mieć odwagę wytrwać przy Chrystusie w tym czasie, kiedy wielu ludzi będzie odchodzić od wierności Chrystusa. I często będziemy narażeni, wyśmiewani, poniżani z powodu Chrystusa. I to jest dobry znak. Nie z powodu naszych słabości i grzechów, ale z powodu Chrystusa. Ciemności coraz większe. Pomyślmy sobie, bardzo to szokujący obraz, właśnie jak tak patrzymy na cały świat. Każdego roku ponad 55 milionów ginie absolutnie niewinnych istot, które przychodzą od Ojca, aby przynieść nam życie i miłość i dobro. Są odrzucane te niewinne istoty w łonach matek. I co się dzieje, kiedy ginie 55 milionów niewinnych istot, nie licząc środków antykoncepcyjnych? Co się dzieje w świecie? Ile nam przybywa tych ludzi, którzy dopuszczają się i którzy szerzą aborcję? Domagają się prawa, by zabijać absolutnie niewinnego człowieka. Więc każdego roku ile nam przybywa tych ludzi, którzy skazują niewinnych? Przynajmniej byśmy mogli pomnożyć przez 3 albo przez 4 te 55 milionów. Czy widzimy, jak ciemności coraz większe? Pan Jezus ukazuje nam właśnie ludzi, którzy wchodzą w te straszne ciemności, i o zgrozo byli to ludzie wierzący i pobożni. Pobożni w praktykowaniu zewnętrznych przepisów, nazywali się faryzeusze. I do nikogo tak mocno Jezus nie mówił jak do nich. Dlaczego tak mocno mówił do nich? Bo troszczył się o nich. Chciał ich pozyskać dla siebie. Oni mieli wiedzę i władzę nad narodem i swoją postawą gorszyli maluczkich. Gorszyli maluczkich. Słyszymy w Ewangelii, jak uczniowie Jana mówią: my i faryzeusze dużo pościmy. Wiemy, że tak było.
Faryzeusze dużo modlili się i puścili, ale czynili to ze względów ludzkich. Dlatego ich modlitwa i post nie przemieniała ich wnętrza, ponieważ czynili praktyki pokutne, nie wpatrując się w Boga, tylko człowieka, względy ludzkie. Ich fałszywa pobożność do czego doprowadziła? Do wydania wyroku na niewinnego baranka, skazując go na śmierć. Trwa to teraz. Pamiętacie, jak mówiłem o tym głosie, który usłyszałem? Lekceważenie prawdy, odrzucanie prawdy. Dziś, właśnie teraz, w centrum sztuki współczesnej w Toruniu, otwiera się to miasto na działanie ducha złego. Przywoływanie ducha złego, zapraszanie tego, który jest kłamcą, który jest zabójcą człowieka. Pytamy się, jak to możliwe? Kto za tym stoi? Kto daje pieniądze na to? Centrum sztuki współczesnej, które jest finansowane przez marszałka, wojewodę i ministra spraw kultury. Kto daje pieniądze? Organizatorzy mówią, że otrzymali od ministra kultury. Minister kultury stwierdza, że nie daje pieniędzy. Czy jest ktoś w Polsce, kto potrafi nam odpowiedzieć, kto za tym stoi, kto daje pieniądze, kto ma w tym interes, ku czemu to zmierza? Dlaczego w mieście, właśnie w tym mieście, który słynie z Kopernika, pierników i Radia Maryi, z którego rozchodzi się głos katolicki na całą Polskę, dobra nowina, która dociera do Polonii na całym świecie. Dlaczego w tym mieście, dlaczego to miejsce wybrano, nie inne miasto? Pytania, które wymagają odpowiedzi. Czy w Polsce ktoś nam odpowie? Czy jest władza, która odpowie? Poinformuje społeczeństwo, kto za tym stoi? Kto daje na to pieniądze? Czy to nasze pieniądze idą na to, by przywoływać ducha złego, by zło mogło zagościć w naszym domu? Czy dobrze mieszkać w takim domu, w którym zamieszka zło, kłamca, zabójca? Nasz Pan Jezus Chrystus, mimo tak negatywnego świadectwa odnoszącego się do postu i modlitwy, które dają faryzeusze, jednak tych środków leczniczych nie wycofuje z życia duchowego, bo nie w praktykowaniu postu jest zło, lecz w intencji człowieka zawiera się zło, w jego egoizmie, w pysze, w wyniosłości, w pogardzie drugim człowiekiem. Po śmierci Jezusa uczniowie podejmą post, podejmą modlitwę i będą trwali w tej walce duchowej. I dzisiaj bardzo wiele ludzi świeckich bardzo walczy duchowo. Ja im towarzyszę. Znam wiele takich osób. Przyjeżdżają na rekolekcje ignacjańskie. Poznaję ich, jaką toczą bitwę duchową, jak są gorliwi w poście i w modlitwie. I Bogu dzięki, że Bóg pociąga tak duszę do tej walki duchowej. Musimy jednak czuwać, aby się nie oszukiwać
i nie wejść na drogę faryzeuszy. Nie możemy wstrzemięźliwości od jakiegoś produktu, od mięsa nazywać postem. Wstrzemięźliwość jest wstrzemięźliwością, a post jest postem. Po Soborze Watykańskim II prawo kościelne odnośnie postu eucharystycznego i dni postnych tak się zmieniło, że prawie nie odczuwamy, że pościmy. Post eucharystyczny, godzinę przed przyjęciem Chrystusa, praktycznie biorąc nikt nie zauważa, nie praktykuje tego postu. Nasi ojcowie, matki doświadczali postu, prawdziwego postu przed przyjęciem Jezusa w Eucharystii. Albo post, dni postne, którym prawo nam mówi, że mamy możliwość spożyć jeden posiłek do syta, a dwa posiłki, aby zaspokoić nas głód. Czyli praktycznie post jest zniesiony. Może on jednak w moim życiu zaistnieć, jeśli nie będę się kierował tym minimalistycznym prawem, ale hojnością swego serca wobec Zbawiciela. I to jest właśnie to nowum. Nie pościmy, bo prawo nam tak nakazuje, ale ponieważ miłuję Chrystusa, w piątek nie idę na zabawy, bo to dzień, w którym mój Pan oddaje za mnie życie. W ten dzień w sposób szczególny chcę łączyć się z Nim. W ten sposób wyrażam moją miłość do Niego. Modlitwa, jałmużna i post to lekarstwo, które wskazuje nam Bóg. My ludzie jesteśmy bezsilni wobec zła. Im bardziej odwracamy się od Boga i nie słuchamy Go, tym więcej zło opanowuje nas, naszą społeczność, nasz naród. Widzimy to patrząc na inne narody, patrząc na przykład na rodzinę. Co stało się z rodziną w byłym Związku Radzieckim? A teraz co dzieje się z rodziną na Zachodzie? Błędy Rosji rozeszły się po świecie tak, jak Maria ostrzegała w Fatimie. Rosja dzisiaj wymierająca zaczyna się bronić. A Zachód przy pomocy swoich praw na siłę wprowadza te błędy ideologii komunistycznej w życie narodów chrześcijańskich, by je zniszczyć. Ku czemu zmierzamy? Dokąd doprowadzi nas zachodnioeuropejska demokracja? Każdy, kto posługuje się rozumem, stwierdzi, że zmierzamy w kierunku katastrofy. Jak się ratować? Proponuję sięgnąć do słów największego z apostołów, do świętego Pawła. Zachęcam każdego z was, żebyście sobie zapamiętali i osobiście przeczytali ten tekst, próbowali wniknąć w niego głębiej. Nie ma tu tyle czasu, żeby się na nim dłużej zatrzymać, ale to jest drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Słuchajcie, niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie? Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem się swego przyjścia. Pojawieniu się Jego, niegodziwca, towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Wielkie proroctwo świętego Pawła dotyczy czterech ważnych faktów. Pierwszy to jest bunt, apostazja, czyli odejście od prawowitej wiary. Będzie poprzedzać przyjście Pana. Drugi fakt to objawienie się niegodziwca, tego, który będzie się ogłaszał prawdziwym Mesjaszem. Trzeci fakt to przeszkoda, która powstrzymuje Jego objawienie. I czwarty, czas Jego panowania. A co jest przeszkodą, która powstrzymuje, jak pisze święty Paweł, Jego pojawienie się? Wydaje się, że czynnikiem, który powstrzymuje objawienie się owej antychrześcijańskiej siły i osoby, są pozostające jeszcze dzisiaj w świecie, choć już nikłe, resztki chrześcijańskiego społeczeństwa. I co winniśmy czynić, aby być przeszkodą powstrzymującą objawienie się niegodziwca? Tak sobie myślę, że Pan Bóg pokazuje nam w papieżu Benedykcie, który poszedł na pustynię i trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, wstawiając się za nami. Pokazuje nam, w jaki sposób dziś trzeba nam walczyć, aby powstrzymywać pojawienie się niegodziwca. I ten papież na Wielki Post w 2012 roku wskazał nam, wybierając z listu do Hebrajczyków, jedno zdanie. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i dobrych uczynków. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 24. Wezwanie, troszczmy się wzajemnie, by zachęcać się do miłości i do dobrych uczynków. I papież pisze tak, jak możemy się zachęcić do miłości służebnej, jeśli nie przez modlitwę, jałmużnę i post? Tymczasem dominuje postawa przeciwna, obojętność, brak zainteresowania, które rodzą się z egoizmu, maskowanego przez pozorne poszanowanie sfery prywatnej. Także dzisiaj z pomocą rozbrzmiewa głos Pana, który wzywa każdego z nas do troszczenia się o bliźniego. Bóg prosi nas, abyśmy byli stróżami naszych braci. Wielkie przykazanie miłości bliźniego nakazuje i apeluje, by mieć świadomość, że jest się odpowiedzialnym za tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dzieckiem Bożym. Uzdolnij nas, Panie, do takiej miłości, która jest odpowiedzialnością za brata i siostrę. Czy dzisiaj jest taka odpowiedzialność? Co dzieje się? Czy troszczymy się o duszę naszych dzieci? Czy potrafimy z miłością pomagać innym wracać do Chrystusa? Czy też żeśmy zaakceptowali grzech
Pan Jezus mówi do siostry Faustyny: powiedz duszom moim, że daję im na obronę swoje miłosierdzie. Walczę za nich sam jeden. Znoszę sprawiedliwy gniew Ojca mego. Zobaczmy, ta walka Jezusa, który tak bardzo bierze na siebie nasze grzechy, walczy za nich sam jeden, potrzebuje nas. Jego serce potrzebuje nas, abyśmy byli z Nim, abyśmy, tak jak papież Jan Paweł II, głosząc rekolekcję, wspominałem o tym, w Watykanie w 78 roku mówił, że Kościół wchodzi w czas Ogrójca i potrzeba, żeby zdał ten egzamin, który nie zdali apostołowie. Dziś Jezus prosi nas, abyśmy nie bali się otworzyć serca dla Niego.